Wtorek, godzina 18.30, a więc pora na kolejny odcinek programu Piłkarskiej Niższej Ligi ze studia telewizji regionalnej. Witam Państwa, Radosław Salamon. W studiu witam Piotra Fortunę, współtwórcę tego programu. Piotrek, witaj serdecznie. Witam serdecznie. Piotrek, weekend obfitujący w wydarzenia boiskowe. Kolejne zwycięstwa Chrobrego Dwa Głogów, Sokoła Jarzmanowa, Zadzioru Buczyna, Hojnowianki Hojnów. Pierwsze porażki Gromu, Gromadzeń Wielowieś. No i też trzeba wspomnieć na pewno o tym meczu w Lubinie, rozgrywanym w ramach rozgrywek klasy okręgowej pomiędzy miejscowym Górnikiem a Kaczawą Dwa Bieniowice. Bramka wyrównująca, która padła w 105, 104, różnie podają, minucie, no na pewno wzbudza kontrowersje, ale o tym sobie porozmawiamy przy okazji klasy okręgowej. Dokładnie, postronny widz mógłby stwierdzić, że to grali chyba jakiś puchar i dogrywka była, aczkolwiek żadnej dogrywki nie było klasycznej, także, ale tak jak wspominasz, będziemy przy klasie okręgowej, to na pewno przy tym meczu się dłużej zatrzymamy. Tak, między innymi też derby gminy Jarzmanowa, które wzbudzały emocje, no i też potwierdziły to wydarzenia boiskowe, no i ilość kibiców na meczu, ale o tym wszystkim w dalszej części programu. My zaczynamy od czwartej ligi, jak zwykle. No i byliśmy na pojedynku KS-u Legnickie Pole z Orlą Wąsosz. Orlą, która gdzieś boryka się ze swoimi problemami, nie odnotowała jeszcze z żadnego zwycięstwa w tym sezonie, dwa remisy. No a KS Legnickie Pole po tym ciężkim początku, wiemy, po tym trudnym terminarzu, pozbierał się, no na tyle się pozbierał, że odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu, pokonując Orlę Wąsosz 5-2. Posłuchajmy trenerów. Spotkanie się dla nas bardzo dobrze ułożyło. Prowadziliśmy znowu po 18 minutach 3-0. Czulałem chłopaków, żeby grać dalej to samo, nie wiem skąd się to bierze, mamy jeszcze z okręgówki, nam to zostało, że po prostu strzelamy 2-3 bramki i nagle mamy 11 rozgrywających, 11 napastników, każdy chce strzelić bramki, chce się kiwać, pokazać jak to dobrze gra w piłkę. No i dostaliśmy dwie bramki, to już czwarta liga niestety, dostaliśmy dwie bramki na 3-2 do przerwy, graliśmy drugą połowę pod wiatr, uczynałem chłopaków, żeby znowu zacząć grać w piłkę. Wymuszono błędy, pierwsze 15 minut i 3-0 i druga połowa, kolejne kilka minut pierwszych, no i straciliśmy kolejne dwie bramki. Panie trenerze, trudny początek tego sezonu, póki co Orla Wąsosz bez zwycięstwa, dwa remisy, cztery porażki. Jakie lekarstwo na tą nieskuteczność? No, czas. Czas jest lekarstwem, to jest bardzo młody zespół w tej chwili, średnia wieku około 20 lat, więc większość zawodników nie grała jeszcze na tym poziomie rozgrywkowym. Mamy zawodników z juniora starszego, z juniora młodszego, 16-17 latków, no i kilku zawodników z rejonu, których ściągnęliśmy, też roczniki 2000-2001. Mamy też swoje problemy, bo nie ukrywam, że tak nieoczekiwanie odszedł od nas jeden z liderów drużyny, Paweł Wyszka, który wybrał granie na hali w Polkowicach. Życzę mu wszystkiego najlepszego, mam nadzieję, że tam też będzie się spisywał tak dobrze jak u nas. No mamy kontuzję, mamy Wesela znowu dzisiaj, znaczy wczoraj ślub brał Dominik Mateusz. Bezwzględnie będzie znowu, bo jedzie na miesiąc miodowy, tak to nazwijmy. No ale jakoś gramy tym, co mamy i nie wygląda to chyba źle. Wchodzimy. Piotrek, tak jak słyszeliśmy wcześniej, 5-2 dla Legnickiego Pola. Skupmy się może najpierw na tej drużynie. Tak jak mówiliśmy, trudny początek, trzy porażki, teraz trzy kolejne zwycięstwa, no ale słyszymy, że nie jest tak kolorowo, jakby się wydawać mogło. Paweł Wyżga, no to jeden z motorów napędowych tej drużyny. Człowiek, który też no i miał dosyć bogate doświadczenie, jeśli chodzi o przygodę na piłkarskich boiskach, więc dodawał jakości też i doświadczenia temu zespołowi, wybrał grę na hali. Szkoda dla KS-u Legnickie Pole, ogólnie dla czwartoligowców, bo to naprawdę zawodnik wyróżniający się. No i wiemy też, że Adam Wasilewski, który gdzieś tam też zawodowo związany jest ze Strażą Pożarną, wyjechał do szkółki, aczkolwiek w tym pierwszym meczu mu to nie przeszkodziło przyjechać wspomóc zespół, bo wiemy, że też miałeś okazję rozmawiać z trenerem. Adam bodajże o 8 rano jeszcze był w Częstochowie w szkole, a o 12 grał mecz z chłopakami, strzelił bramkę, zapakował się i pojechał z powrotem. No to też duży szacunek dla niego, no i również dla jego brata, który wziął ten ciężar gry też na siebie i Marcin strzelił 3 bramki w tym meczu. Tak samo wspomniałem trenerowi Legnickiego Pola, że rzeczywiście no, liga może im pozazdrościć tych braci Wasilewskich, no bo 5 bramek, 4 strzelone przez nich, tak? Szczególnie już jak byłem w drugiej połowie. Dużo gry przechodziło, szczególnie przez Adama Wasilewskiego, także tutaj na pewno jest to duży plus dla nich. Duży plus za zaangażowanie Adama, no bo wiadomo, no, taką drogę pokonać,
to mało osób potrafi, tak? Żeby, no bo to czwarta liga, to już niby jest porządne granie, ale jednak no, niektórzy by powiedzieli, o kurde, nie będę. No, zgadza nie się. Będę się wygłupiał. Oczywiście, tak? Na tyle kilometrów. Tak, no wiadomo, no, jeśli chodzi o Wyżkę, to na pewno strata wielka dla Legnickiego Opola, ale no wiadomo, no, trzeba było wybrać albo profesjonalne granie w futsalu, albo no, półprofesjonalnie w piłkę nożną na 11-osobową. No to jednak gdzieś tam już te różnice pewnie były. Była to pewnie ciężka decyzja dla zawodnika, ale no, podjął ją, ale jak widać, no tutaj bracia Wasilewcy godnie zastępują i we współpracy spróbowali tak nadrobić. Orle Wąsosz pokonali, hat-trick Marcina. Myślałem, że klasyczny, ale tam Adam mu się wciął z tą jedną bramką, także nie pozwolił bratu celebrować do końca. Także no, na pewno plus dla nich. Orla Wąsosz też no, fajnie, że odrobiła. Podniosła się po tych trzech szybkich gongach, jakby tak w żargonie bokserskim można było powiedzieć. Strzelili dwie bramki i duży, bardzo duży plus dla trenera, że stawia na młodzież. Zawsze, mimo wszystko, nawet jak ci te drużyny przegrywają notorycznie, czy tak jak Orla jeszcze nie odniosła zwycięstwa, dwa remisy, trzy porażki, czwarta porażka, no to mimo wszystko ten plusik trzeba dać za to, że próbują grać tymi młodymi, mimo że to nie wychodzi, nie poddają się i chwała im za to, aby gdzieś tam w połowie sezonu to zaprocentowało, bo ci zawodnicy na pewno muszą się poobijać. To jest to samo, co wspominał trener Chrobrego Głogu w tamtym tygodniu, że pierwsze przetarcie w tej czwartej lidze dla jego młodych zawodników to była totalna dominacja fizyczna, a w kolejnym sezonie, jak widać, już te braki zanikają i miejmy nadzieję, że z Orlą będzie tak samo. No tak, tylko by ta strata gdzieś tam na półmetku nie była za duża. No i też no liczymy na to, że tą piłkę czwartoligową w Wąsoszu uda się gdzieś tam zatrzymać. Jak będzie, zobaczymy. Zawsze chwalimy zespoły, które stawiają na młodzież. To było w przypadku Jerzmanowej, czy Chrobrego, Dwa Głogów i kilku jeszcze innych drużyn. Zawsze to podkreślamy, że kluby z niższych klas rozgrywkowych powinny bazować na swoich wychowankach, szczególnie te, które gdzieś tam w mniejszych miastach, no bo wiadomo, z tego na rybku później są korzyści, bo można kogoś wytransferować, ale i przede wszystkim no, po to się kładzie nacisk na wychowywanie młodzieży, aby później procentowało to w zespołach seniorskich. No i tutaj fajnie, że trener, pewnie też i sytuacja go trochę zmusiła do tego, żeby stawiać na to młodzież. No, ale podkreślał to, że drużyna jest w przebudowie, także no, też musimy poczekać, aż te wyniki zaczną przychodzić, bo zawsze jak tą drużynę się przebudowuje, to jest kilka takich drużyn u nas w niższych ligach, które postawiły na całkowitą przebudowę, zbierają przez to baty od innych zespołów, ale no w końcu może się podniosą. Także na pewno może do tego Apisu i Chrobrego będzie im daleko, ale miejmy nadzieję, że gdzieś tam zaskoczą. Też warto podkreślić, że Legnickie Pole już się melduje w górnej połówce tabeli po tym meczu, już piąte czy szóste jest. Także gdzieś tam te, tak jak wspominaliśmy na początku, oni jak wejdą w swój rytm meczowy, będą się liczyć o te wyższe lokaty, a na pewno nie będą gdzieś tam szorować dołu tabeli. Także wielkie gratulacje dla Legnickiego Pola i dla trenera za ustawienie zespołu mimo tych ciągłe ślubów. Tak, jak trener zakazać tego podczas sezonu. Kiedyś w przypadku Legnickiego Pola, jeszcze w tamtym sezonie, kiedy przez może nie chcę powiedzieć, że przespacerowali się po klasie okręgowej, ale był też taki mecz, gdzie chłopcy w pojedynku praktycznie na szczycie byli. Też po weselu jednego z zawodników, nie chcę skłamać którego, i tu Adam żartował, że może w tym przypadku gaz robi gaz, jak to się mówi potocznie w niższych ligach. Więc kto wie, czy te wesela nie są akurat na plus, jeżeli uda się zebrać kadrem na drugi dzień, bo wiemy, no, w Gryfowie... Z Gryfem to najbardziej odczuli chyba to wesele. Tak, ale to też dlatego, że chłopaków nie było, bo może jakby byli, to i tak, tak by wygrali. Nie, ja jestem ciekaw tylko, na ile Adam Wasilewski da radę pogodzić te swoje obowiązki zawodowe z graniem, bo to jest na pewno człowiek kluczowy dla tej drużyny. Kapitan zresztą zespołu, no, wiemy, opaskę nie przywdziewa, nie daje się nikomu od tak, tylko... I Adam czy Marcin został teraz włączony do zarządu?
Legnickiego Pola, Adam chyba, z tego co dobrze no tak, pamiętam. Tak, 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 jako kapitan chyba, tak, musiałbym to sprawdzić, ale wydaje mi się, że tak. My przeanalizujemy jeszcze jedno spotkanie z czwartej ligi, rezerwy Chrobrego Głogów podejmowały u siebie Prowiczankę. Prochowice. Ten mecz mamy przyjemność zobaczyć w fotorelacji Pawła Andrachiewicza. Poproszę o zdjęcia. Szóste zwycięstwo w tym sezonie odnotowały rezerwy Chrobrego Głogów, które tym razem w pokonanym polu pozostawiły będący w kryzysie zespół z Prochowic. Przed przerwą, a dokładniej w 36 minucie do bramki gości trafił Dominik Piła. Po przerwie dwa gole dołożył Wiktor Kobiela i ostatecznie gospodarze zwyciężyli 3-0. Po 6 seriach spotkań Chrobry 2 jest współliderem z kompletem zwycięstw, stosunkiem bramek 22-3. Prochowiczanka zaś zamyka ligową stawkę z jednym punktem. Chrobry 2 w najbliższej kolejce jedzie do Rudnej, aby zmierzyć się z tamtejszą Spartą, a do Prochowic no, przyjeżdża właśnie ten drugi ze współliderów, drużyna APiS-u Jędrzychowice. No i znów przed zawodnikami trenera Pedryca no nie lada wyzwanie. Przyjeżdża zespół, który strzelił 23 bramki w lidze, stracił 3, więc no ciężka bardzo przeprawa, to trzeba powiedzieć wprost, Piotrek, że nie będzie lekko o punkty najbliższej serii gier. No podkreślaliśmy to w ostatnim odcinku, że teraz Prochowiczankę czeka bardzo ciężki terminarz, bo mieli właśnie Chrobrego. Przyjeżdża do nich APiS teraz, więc na pewno kolejny raz będą musieli stanąć na głowie, tak, żeby to spotkanie wygrać. Albo chociażby zremisować, no bo nawet ten punkt by im bardzo dużo pomógł. No miejmy nadzieję, że gdzieś tam w końcu te Prochowice zaskoczą, aczkolwiek stawiałbym raczej, że to jeszcze nie będzie ten mecz z APiS-em. Aczkolwiek wiadomo, no w lidze to... Później bodajże w kolejnym spotkaniu będą się mierzyć, jeżeli dobrze pamiętam, terminarz z Gryfem Gryfów Śląskich. To już jest taki rywal, z którym można pokusić się o zwycięstwo. Gdzieś tak, na pewno nie jest to Krezus na razie tej ligi. Tak, z niższej części tabeli, ale jeśli dobrze pamiętam, to jedyny remis, jaki mają, też z Orlą Wąsosz. Także to też nie było spotkanie na szczycie, a mimo wszystko drużyna z Prochowic sobie nie poradziła. No na pewno trzeba trzymać kciuki za tą drużynę, bo wiadomo, no jest to uznana drużyna w regionie i szkoda by było, gdyby spadła z tej ligi, ale no już ten sezon się porządnie rozpoczął, a tutaj te dwie drużyny i Prochowiczanka i Orla Wąsosz no na razie nie mają pomysłu, jak uratować ten sezon. Też wiadomo, można Prochowice mówić, że mają na początku ciężki ten terminarz, bo był już Karkonosze i Jelenia Góra, był teraz Chrobry Głogów, zaraz APiS Jędrzychowice, więc dopiero przyjdzie im grać z tym środkiem tabeli. Mimo wszystko no już trzeba gdzieś szukać jakichś rozwiązań, może roszad dużych w składzie, bo czas najwyższy, żeby trener Pedryc w końcu wstrząsnął tą szatnią, bo tak po prostu być nie może. Zgadza się. No co do Chrobrego 2 Głogów, no to też zespół, który zdobył już 22 bramki, stracił tylko 3, więc ta młodzież głogowska, no na razie w tej czwartej lidze, no trzeba patrzeć z podziwem na to, jak sobie radzi na czwartoligowych boiskach, no ale też nas to jak gdyby nie dziwi. Też warto podkreślić, że z Orlą Wąsosz w następnym tygodniu zagra drugi Beniaminek z Kuźni Jawor, który teraz przegrał z Lotnikiem Jeżów Sudeckim 3-0. Na własnym boisku, a w tamtym tygodniu jak równy równym grali z AKS-em Strzegą. Tutaj nagle porażka. Też może być tak po części, tutaj Prochowice mogą szukać w tym swojej szansy. Może te drużyny z góry tabeli, no wiadomo jak przystało na silne ekipy, do tych słabszych przyjeżdżają po pewne zwycięstwo i czasami nim się w trakcie meczu obudzą, że nie jest łatwo, to już może być za późno. I rzeczywiście tak tutaj Kuźnia postawiła ciężkie warunki drużynie ze Strzegomia, a teraz Lotnik przyjechał 3-0 i zobaczymy, jak to Kuźnia z Orlą pograją w następnym tygodniu. Z ciekawszych spotkań na pewno Stal Chocianów, która grała ze Spartą Grębocice. Stal, która w całym meczu strzeliła 3 bramki, niestety przegrywa 1-2. W drugiej i w 7 minucie te bramki samobójcze praktycznie zadecydowały i podcięły skrzydła podopiecznym Wojtka Grzyba. No i 0 punktów Sparta Grębocice wywiozła komplet. No i Orkan Strzyżykowice wygrywa z Gryfem Gryfów Śląski. To też gdzieś warto
odnotowania 2-1, a więc Orkan, o którym mówi się od dwóch sezonów czy trzech, że może się nie pozbierać. Proszę bardzo, Orkan robi swoje, przesuwa się w tej tabeli, punktuje regularnie, to też trzeba zauważyć. No i na pewno wzbudza to respekt i szacunek, bo wiemy, jaka była sytuacja Orkana po odejściu też trenera Oleśkiewicza, z jakimi problemami kadrowymi zespół musiał się borykać, ale ten trzon zespołu, już to kiedyś podkreślałem, pozostaje drugi sezon z rzędu, no i udaje się temu zespołowi utrzeć nosa wielu malkontentom i krytykom, więc my patrzymy z nadzieją w przyszłość Orkana, a tymczasem zobaczmy, jak wygląda komplet wyników z tej serii spotkań czwartej ligi. AKS Trzegom, Karkonosze, Jelenia Góra 2-1, Stal Chocianów, Sparta Grębocice 1-2, Górnik, Złotoria, Sparta Rudna 1-1, Apis Jędrzychowice, Odra, Total Ścinawa 3-0, Gryf, Gryfów Śląski, Orkan Szczedrzykowice 1-2, Kuźnia, Jawor, LZS, Lotnik, Jeżów Sudecki 0-3, Chrobry, 2 Głogów, Prowiczanka, Prochowice 3-0, KS Legnickie Pole, Orla, Wąsosz 5-2. Ligowa tabela. Apis Jędrzychowice punktów 18 i tyle samo ma punktów, mają rezerwiści Chrobrego, Głogów, te dwa zespoły na dwóch pierwszych lokatach, za ich plecami dwa oczka mniej AKS Trzegom, który ma 5 zwycięstw i 1 remis. Nasi przedstawiciele, Odra Total Ścinawa na miejscu 5, tyle samo punktów ma KS Legnickie Pole, ale no tutaj też już warte odnotowania, że dzielą od tych zespołów czołowych ich tylko 3-4 lokaty, ale zobaczmy, że punktowo to jest, liderzy mają po 18, a piąty i szósty zespół, czy siódmy, tych punktów 9, no to już są, to jest połowa, więc trzy mecze trzeba byłoby wygrywać i liczyć na potknięcia tych, którzy są dziś na samym szczycie. Sparta Grębocice zamyka tą część ligowej tabeli, miejsce 8. Drugą część otwiera Sparta Rudna na 9 miejscu, 10 Stal Chocianów, 11 Orkan Szczedrzykowice, 12 Górnik Złotoryja, 14 miejsce Kuźni Jawor, no i przedostatnie Orla Wąsosz, to co Piotrek wspomniał, bez zwycięstwa również Prochowiczanka, Prochowice z jednym punktem. My przenieśmy się do klasy okręgowej. Pojedynek Iskry Księgnica z Konfeksem Legnica. Ciężko zawsze grało się Konfeksowi w ostatnich sezonach w Księgienicach. A jak było tym razem? No tym razem Konfeks wygrał 3-1. Posłuchajmy trenerów. Tutaj się zawsze nam bardzo trudno gra. Ta drużyna nam bardzo dużo krwi często napsuła, no ale dzisiaj dominacja przez całe 90 minut. Mieliśmy dzisiaj za zadanie się utrzymywać jak najdłużej przy piłce, przy tak twardej, grającej drużynie. To nam się udało i to był nasz główny atut do tego, żeby wygrać ten mecz. Przede wszystkim pierwsze 30 minut. Zaraz na początku mieliśmy sytuację, myślę, że klarowne sytuacje mieliśmy, które powinny brać przynajmniej 2-3 bramki paść. I od gdzieś tak od 35 minuty straciliśmy kontrolę nad meczem i to widocznie się w drugiej połowie, za chwilę w 55 minucie dostajemy bramkę, za chwilę drugą, także od 35 minucie tak jakby nas nie było na placu i przeciwnik wykorzystał moment naszej słabości, no i przegrywamy niestety. Ta drużyna jest w trakcie budowy, także musimy poczekać na wyniki i na to, co się będzie działo. Każdy jest niecierpliwy, każdy chce wygrywać, no ale przed sezonem odeszło mi 7 zawodników, doszło nam tylko 3, także no bądźmy cierpliwi, oni pracują naprawdę sumiennie i myślę, że będzie efekt niedługo, taki jak chcemy. Trzeba wierzyć, że następne mecze będą lepsze, że mamy 12 punktów, jeszcze przed nami kupę spotkań, także myślę, że swoje punkty zrobimy. Czy to będzie następny mecz, oby tak było, czy to będzie następny mecz z kolei z Górnikiem. No i mamy teraz 2 wyjazdy ciężkie, także no szkoda, liczyłem na to, że tutaj zapunktujemy i że powiększymy swoje konto. Konfeks zwycięski, Konfeks, który też podkreślaliśmy, to już niejednokrotnie upatrywany był w roli faworyta całej ligi. No wiemy, że ten początek był ciężki, szczególnie ten mecz gdzieś tam z Mewą Kunicę na własnym boisku, wysoko przegrany. Później też no, nie ustrzegli się zawodnicy Konfeksu gdzieś tam potknięć. Ale może lekarstwem na problemy trenera Kisiela będzie Tomek Dubowski, który w pierwszej kolejce uległ kontuzji, a wczoraj, przepraszam, w poniedziałek wrócił na ligowe boiska, no i od razu
przypieczętował to bramką dla Konfeksu. Iskra też, trzeba powiedzieć, że ten sezon miał udany, początek tego sezonu miał udany, no i spodziewaliśmy się takiego wyrównanego meczu. Mecz dobry, ale też jak mówił trener Andrzej Wójcik z drugiej części spotkania z mocnym wskazaniem na Konfeks i to chyba on zasłużenie wygrywa w tym meczu. 3-1, no wiadomo, czasem widzimy, że ta drużyna, która wygrywa gdzieś tam dwoma, trzema bramkami, może nie przeważa, ale tutaj było inaczej, tak? Konfeks kontrolował to spotkanie, pokonał Iskrę, która gdzieś tam długi czas się utrzymywała razem z drugą Iskrą i Mewą Kunicę na prowadzeniu bez porażki. To jest ich druga porażka, wiadomo, pierwsza z Mewą Kunicę, teraz z Konfeksem. No Tomek Dubowski, wiadomo, w tamtym sezonie w 14 meczach 18 bramek dla Konfeksu, także teraz na pewno duża wartość dodana, że wrócił, od razu strzela bramkę, także widać, że po tej kontuzji może nie tyle nie ma śladu już, ale że na pewno z formy go nie wytrąciła i teraz Konfeks, już mając tą swoją główną strzelbę, na pewno te punkty będzie nadrabiał, no bo wiadomo też, że w niektórych meczach właśnie tej skuteczności brakowało Konfeksowi, a teraz skoro mają już lekką skuteczność, to możemy z powrotem ich zaliczać do grona faworytów. I wiadomo, już początek sezonu minął, to o czym mówił trener Andrzej Kisiel wcześniej, że początki zawsze mają trudne i w tym sezonie, mimo dla nas słabego początku Konfeksu, dla niego jest to lepszy początek niż w poprzednim sezonie, także no zobaczymy. Będzie na pewno ciężko gonić tą czołówkę, bo w tym sezonie jest bardzo mocna, tak? Szczególnie jeśli chodzi o pierwsze miejsce, ale na pewno nikt ich nie będzie skreślał i będą się do końca liczyć w walce o najwyższe laury, a Tomek Dubowski na pewno będzie się bił o koronę Króla Strzelców. Jeśli mu zdrowie dopisze, to z pewnością tak też będzie. Jeśli chodzi o te zespoły z czołówki, no to znowu zwycięstwo Iskry Kochlice, teraz z KS-em Męcinka 4-2. No tak, tamten sezon rozbudził szczególnie pierwsza runda nadzieje w przypadku Iskry Kochlice, bo po pierwszej rundzie też była w ścisłej czołówce ligowej tabeli, ale ta druga, jakbyśmy zrobili tylko tabelę z drugiej rundy, no to tam już druga połówka i to zadecydowało, że tam jednak spora strata była do czołówki. Pytanie, czy ten sezon będzie stabilny w całym wymiarze, czy znów tylko w jego części? Zobaczymy. No na pewno, żeby być w czubie, trzeba zagrać dwie równe części, także no miejmy nadzieję, że nie będzie tych wahań formy, bo wiadomo, im więcej drużyn bijących się o awans, tym dla nas ciekawiej. Dokładnie, a dla Konfeksu gorzej, bo rozumieliśmy dla Konfeksu gorzej, ale skoro z tej Ligi Okręgowej zrobiliśmy taką wyrównaną, to żeby później na nas nie mówili. Zgadza się. Wyrównana liga, wyrównane dwa spotkania w fotorelacji jeszcze dla Państwa podwójnej. Pierwsze spotkanie Górnik Lubin Kaczawa Bieniowice, a drugie spotkanie Zamet Przemków Przyszłość Prusice. Poproszę o materiał zdjęciowy. Wiele kontrowersji po meczu w Lubinie, gdzie miejscowy Górnik zremisował z Kaczawą Bieniowice 2-2. W pierwszej odsłonie kibice nie oglądali bramek. W drugą część spotkania lepiej weszli przyjezdni, których na prowadzenie w 53 minucie wyprowadził Michał Śliwiński. W 71 minucie spotkania do wyrównania doprowadził Bednarz. Wynik remisowy nie utrzymał się jednak zbyt długo, a dokładnie 3 minuty. Po trafieniu dla Górnika bramkę dla zespołu Kaczawy strzelił Szymon Janeczko. Górnik ruszył do ataków, a czas nieubłaganie uciekał. Sytuacja dla gospodarzy jeszcze bardziej się skomplikowała, kiedy w 90 minucie pojedynku czerwoną kartką ukarany został Wach. Sędzia postanowił przedłużyć pojedynek o 6 minut. Ostatecznie Górnik zdołał wyrównać, ale proszę Państwa, dopiero w 105 minucie spotkania, wykorzystując kontrowersyjny w opinii wielu kibiców rzut karny, skutecznym egzekutorem był 11, okazał się Karol Gracz. Ostatecznie Górnik remisuje z Kaczawą 2-2. Za chwilę z Piotrem przedyskutujemy to spotkanie w zasadzie. No ale najpierw jeszcze ten drugi pojedynek, który teraz Państwo mają okazję oglądać. Niewiele zmieniło się pod względem formalnym w Przemkowie. W dalszym ciągu do porozumienia daleka droga. W zasadzie pytanie, czy ta droga już się nie zamknęła. Drgnęło natomiast chociaż troszeczkę na boisku. Po trzech porażkach z rzędu Zamet na własnej płycie zapunktował, a dokonał tego remisując 2-2 z Beniaminkiem z Prusic. Jeszcze w tym miesiącu, z tego co udało mi się ustalić, zbiera się zarząd Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, na którym będą przedyskutowywane różne kwestie. No i na nim będzie między innymi poruszana kwestia Zametu Przemków i Huty Przemków. To może zacznijmy, Piotrek, od tego spotkania i od tego w zasadzie, co na tym spotkaniu
na tym zarządzie Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, do czego może dojść. Z tego, co udało nam się gdzieś ustalić, to może dojść do tego i jest to bardzo prawdopodobne w tym momencie, że Zamet Przemków zostanie wycofany z rozgrywek, a do rozgrywek zostanie zespół zgłoszony inny z Przemkowa do pierwszej grupy B klasy. I teraz pytanie, kto ma rację? A drugie pytanie brzmi, czy jest to dobra decyzja? Prawda leży zawsze po środku, jak to mówią. No, powiem w ten sposób. Wiem, że też do Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło pismo z prośbą o wszczęcie właśnie tego postępowania przeciwko Zametowi, które podpisało bodajże z tego, co pamiętam, w komunikacie wydanym przez Związek aż 138 osób. Zamet kolejny raz zapewniał, że przyjmie do stowarzyszenia tam chyba 49 członków, tak? Przyjęło z tych 49 członków chyba tylko 26, 8 jakoś, tak. I nagle dalej zrobił się błąd. Zarząd Zametu twierdzi, że nie mogą od tak przyjmować, bo statut im nie pozwala. Zaś jak przeczytamy statut, to okazuje się, że wystarczy po prostu zgoda zarządu na przyjęcie tych członków do swoich struktur. Także no, jeżeli Zamet mówi coś, co później nie jest zgodne z prawdą i szczególnie z ich własnym statutem, no to tutaj kara jest bardzo sroga, ale no tak, dzięki przez nich wycofała się Huta Przemków, tak? Ci zawodnicy stali się wolnymi zawodnikami, mieli bezpłatnie przejść do tego Zametu, miał być silny klub, walczący nawet o awans. A tutaj nagle się, no może jeszcze nie w tym sezonie, ale wiadomo, jak chłopaki by się zgrali, to na pewno by stworzyli silny zespół, który gdzieś tam by powalczył o ten awans do czwartej ligi. I teraz nagle się okazuje, że zaraz Przemków... Będzie miał zespół, ale w B-klasie. Tak, będzie miał zespół w B-klasie. Jedyne, co możemy tutaj znaleźć plus, że będziemy mieli kolejny ładny obiekt w B-klasie. No tak. Nieważne, na którym boisku będą grali, czy na Hucie, czy na Zamecie. No, na pewno to byłby zespół, który z marszu by awansował do A-klasy, a później może i nawet do Ligi Okręgowej, ale to nie o to chodzi, tak? Chodzi o jakieś zasady i jak ta społeczność w Przemkowie będzie po tym ciosie się podniesie, no bo jednak dużo osób straci swoją wiarygodność, bo wiele osób z rządzących w Przemkowie między klubami miało tą fuzję przeprowadzić, a teraz się okazało, że im nie chodziło o żadną fuzję, tylko o wykluczenie Huty, tak? Bo tak to póki co na razie wygląda. Zgadza się. Stal się hartuje, najpierw podnosząc jej temperaturę, później gwałtownie chłodząc, więc tak. Więc tak samo to na razie zaczyna wyglądać w Przemkowie, że mocno się tutaj podsycało atmosferę, a teraz będzie ona wręcz lodowata. Kto wie, czy z tego może w najbliższych kilku latach nie stworzy się zespół, który właśnie zahartowany tymi problemami narodzi się jak Feniks z popiołów i kto wie, co to będzie dalej. Co do tego pierwszego spotkania. No i właśnie, tutaj też ciężko nam się na pewno wypowiadać, bo trzeba powiedzieć jasno, żadnego z nas nie było na tym meczu. Znamy opinię obserwatorów, ja znam opinię i można powiedzieć z jednego obozu i z drugiego obozu. No i też szukałem zasięgnięcia opinii z trybun. Dla mnie też co najmniej dziwnym jest, patrząc tylko na opis, tak jak mówię, tylko na opis, że sędzia przedłuża mecz o 6 minut, a fakt jest taki, w 105 wpadła bramka, ale w setnej dyktuje rzut karny, który też jest kontrowersyjny z tego, co udało mi się ustalić. No ale to są, możemy dywagować, tak? Czy było, czy nie było, to już... Niestety tutaj nie mamy na tym szczeblu powtórek wideo. Tak, VAR-u nie mamy, wideo weryfikacji nie ma. Już pomijamy to, że ten karny gdzieś był kontrowersyjny w opinii wielu. No ale mówię, no zastanawiające jest dla mnie jedno, bo rozumiem jeszcze czerwone kartki, bójka. Z tego, co mi się udało ustalić, nie było żadnych takich sytuacji patowych, żeby tam szarpanki, bójki, czerwone kartki, bo czerwona kartka była w 90. i później bodajże w 103. W 103. kierownik drużyny chyba Kaczawy dostał. Nie, jeden z zawodników, Andrzej Zieliński, jak się nie mylę, dostał czerwoną kartkę. Druga w efekcie drugiej żółtej. W każdym razie... To, co działo się między 96 a 100 minutą, mnie najbardziej interesuje, bo to, że tam sędzia przedłużył 6 minut, to wcale mnie nie dziwi. W meczu, w którym uczestniczyłem, sędzia przedłużył o 7 i wcale mnie to jakoś tam nie zaskoczyło. No, są czasami takie sytuacje. Zmiany, bramki, każda zmiana to jest 30 sekund, powinno być po bramce też 30 sekund. Tym bardziej, no nie wiem, jakaś kontuzja mogła się nadać.
chciałbym się skoncentrować, no bo mówię, między 96, w której sędzia powinien skończyć mecz, według tego, o czym poinformował wszystkich obecnych na stadionie, a setną minutą. Skąd wzięły się te 4 minuty? Czy to było jakieś wymuszenie sytuacji? No wiemy, no zawodnicy są doświadczeni, wiedzą, że trzeba czasami się położyć, skurcz, coś tam jeszcze. No różne są sytuacje, ale czy to było aż 4 minuty, które gdzieś jeszcze się wytworzyły pomiędzy tylko 90 a 96? No to jest, Piotrek, to jest 6 minut, w których jak gdyby jeszcze dodatkowe 4 się uzbierały. No to teraz pytanie... Ja to zażartowałem, jak tylko czytałem, nawet rozmawialiśmy, że nie wiem, zgasło oświetlenie, dach był zasłaniany, tak. czy co, że te czy kolejne minuty... Dokładali. Tak. No ciężko jest teraz, no bo wiadomo, zawsze są emocje i z jednej, i z drugiej strony. Po stronie Górnika... Wiadomo, jak gdyby... Górnik też gonił ten wynik, także no od nich gdzieś tam nie usłyszymy słów, a rzeczywiście się nie tak. należało. Czy może gdzieś tam, wiadomo też, że Kaczawa czuje się pokrzywdzona, no bo dostaje rzut karny w setnej minucie. Później 5 minut aż trwają utarczki słowne z sędzią, tak? Czego wynikiem jest jedna z czerwonych kartek. No też z tego, co ja gdzieś tam rozmawiałem, bardzo dużo między tą 90 a 96 minutą było gdzieś tam jakiś skurczy właśnie kontuzji gdzieś tam. Tylko pytanie, czy to, która, bo też nie doszliśmy do tego, kto te kontuzje miał, kto leżał, tak? Czy to nie było po prostu kradnięcie czasu, czy gdzieś tam nie trzeba było napomnieć kilkoma żółtymi kartkami tych zawodników, którzy przedłużali tę grę. Właśnie o to mi chodzi. Czy tutaj nie był jakiś błąd sędziego? No właśnie, i pytanie, właśnie, no bo teoretycznie no, do zawodników gdzieś tam nie możemy mieć pretensji, tak? Bo jakby się nie zachowywali, każdy, wiadomo, piłka nożna jest grom emocji, każdy chce dopiąć swego, nawet już te 10 minut po gwizdku potrafią, kurde, robiliśmy źle, sorry, tak, przybić sobie piątkę, wyjaśnić z drużyną przeciwną to, co było na boisku, ale właśnie tutaj po to jest sędzia, żeby on reagował na takie zachowania, żeby to, jeżeli ktoś celowo przedłuża, żeby ukarał, wiadomo, no, zgadza się. Nawet co tam, ktoś... głupią żółtą kartkę? Nie, to nie jest głupia żółta kartka, ktoś goni wynik, ktoś próbuje przedłużać, powinien dostać kartkę, tak? Także... No właśnie, tylko teraz tak... Piotrek... Ciężko właśnie nam powiedzieć, bo nie byliśmy osobiście. No ja tam przejeżdżałem, to już było po meczu. Także... Powiem tak, tak jak mówisz, są sytuacje i oczywiście no, też nie można mieć pretensji. Pewnie jak byłby wynik w drugą stronę, to pewnie Górnik przeciągałby też. Zawodnicy szukaliby tych sekund cennych, jak to się mówi. Ale mówię, nie chcę oceniać pracy sędziego też, bo nie byłem. Dla mnie zastanawiające jest jedno, jeżeli była sytuacja, że jeden zawodnik czy drugi przeciąga, oczywiście, no nie możesz zweryfikować, czy on udaje, czy go boli, czy go nie boli, ale szybka reakcja, albo usuwamy zawodnika za linię boczną, bo tak też możemy. Tam nie było wchodzenia z noszami, znoszenia zawodników, tak? Tam zawodnicy opuszczali, z tego co ja wiem, boisko o własnych siłach. Więc tam sytuacja musi być momentalna, tak? Wrzało i na ławkach rezerwowych, wrzało na trybunach pewnie, więc tutaj sędzia musi panować nad emocjami. Tutaj musi być szybka decyzja. Mówię, nie chcę, bo nie byłem, nie widziałem, nie będę oceniał pracy sędziego. Dla mnie z opisu, z opowiadań jest to trochę zastanawiające, że aż w przeciągu 6 minut doliczonych powstały jeszcze kolejne 4. Nie, oczywiście, broń Boże, nie poddaję to pod jakąś tam celowość, bo tam też oczywiście takie głosy dochodziły, że sędziowie może ciągną Górnika na siłę. Nie, w takie rzeczy nie wierzę, ale po prostu może sędzia też zabrakło mu zimnej krwi, mógł popełnić błędy, możliwe, że je popełnił. No trudno, no. Podział punktów, najważniejsze jest to, że na ten moment ten podział punktów, jak gdyby specjalnie może nikogo nie krzywdzi, nikt nie spada z tej ligi, nikt nie walczy jeszcze o awans. Zobaczymy, jak to będzie miało przełożenie na dalszą część sezonu. Miejmy nadzieję, że po prostu już takich sytuacji więcej nie będzie, a jak będą, to że chociaż tam się przypadkiem znajdziemy i będziemy mogli tak, jakoś to zabrać później, jakąś stronę. Tak, zabrać jakąś stronę, no bo wiadomo, że pisząc do kibiców, piłkarzy Górnika, usłyszymy, że było wszystko ok. Pisząc do zawodników Kaczawy, usłyszymy, że nie było ok. Tak? Sędzia nie powie, że popełnił błąd. Także... Że sędzia nam się nie wypowie pewnie. Tak. A niektórzy nie mogą. Niektórzy Dobra, nie mogą, tak. Przeanalizujmy komplet wyników z tej serii spotkań klasy okręgowej. Iskra Kochlice, KS Męcinka 4-2. Zryw Pębanowice, Płomień Radwanice 2-1. Zawisza Serby, Pogoń Góra 1-1. Gwardia Białęka, Odra Chobienia 1-1. ZZPD
Górnik Lubin, Kaczawa Bieniowice 2-2, Zamęt Przemków, Przyszłość Prysice 2-2, Iskra Księgienice, Konfeks Legnica 1-3. Ligowa tabela. Iskra Kochlice na prowadzeniu, tyle samo punktów co Mewa Kunice, ale jeden mecz rozegrany więcej. Mewa komplet zwycięstw, Iskra raz się potknęła. Na trzecim miejscu Iskra z Księgienic i ZZPD Górnik Lubin po 12 punktów. Tą część ligowej tabeli zamyka Kaczawa Bieniowice. Na miejscu ósmym dorobek 9 punktów. Też tylko jedna porażka, no ale za to 3 remisy. Ligowa tabela, druga część. Gwardia Białymka otwiera, Beniaminek 7 punktów, a na dole Pogoń Góra, która w tej kolejce pierwszy raz przypunktowała również Odra Chobienia. No i jeszcze KS Męcinka też z jednym punktem, no ale wiemy, w tej kolejce uznać musiała wyższość Iskry Kochlice. My przenosimy się do klasy, a grupa pierwsza, no i tutaj aż 4 spotkania w fotorelacji. Dragon Jaczów Sokół Jerzmanowa, Zadzior Buczyna Kolejarz Miłkowice, Unia Szklary Górne Sparta Przedmoście i Kalina Sobin Mieszko Ruszowice. Poproszę o materiał zdjęciowy. Niezależnie od zajmowanych miejsc w ligowej tabeli oraz aktualnej formy, derby gminy Jerzmanowa pomiędzy Dragonem Jaczów a Sokołem Jerzmanowa zawsze elektryzują lokalną społeczność. Tak też było i tym razem. Warto nadmienić, iż do Jaczowa udała się grupa około 80 kibiców z Jerzmanowej. Stroną przeważającą, i to nie tylko na trybunach, był zespół przyjezdnych. Dragon jednak umiejętnie się bronił aż do 75 minuty, kiedy to sposób na pokonanie bramkarza znalazł Karol Dyba. Jak się okazało, było to jedyne trafienie w tym pojedynku. Dragon Jaczów Sokół Jerzmanowa 0-1. No i teraz ciekawe też spotkanie przed Sokołem, który idzie na razie jak burza, no bo do Jerzmanowej jedzie Unia Szklary Górne. Po rewelacyjnym starcie rozgrywek, trzeciej porażki z rzędu doznali podopieczni Andrzeja Nowińskiego, kolejarz Miłkowice. Trzeba jednak przyznać, że w ubiegły weekend zadanie było niebywale trudne, ponieważ kolejarz rozgrywał swój pojedynek na boisku współlidera z Buczyny, który w tym sezonie wygrywa dosłownie wszystko. Trzeba przyznać, że przyjezdni w pierwszych 45 minutach mocno postawili się faworytowi, remisując 0-0. Po przerwie wynik spotkania otworzył w 52 minucie Jakub Nonas. Na 2-0 podwyższył Krzysztof Kotwas. W 80 minucie pojedynku wynik na 3-0 w doliczonym czasie gry ustalił Łukasz Radło. No na razie kolejarz po tym rewelacyjnym starcie, no, troszeczkę też, no i ciężcy rywale, trzeba powiedzieć jasno, no bo teraz była Buczyna, oni też przegrali z Unią Szklary dwie kolejki temu, więc patrząc na ligową tabelę, to praktycznie cały przód gdzieś tam już doświadczyli. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. No a co do Sokoła i Zadziora Buczyny, no to za dwie kolejki, za trzy. W dziewiątej kolejce, tak? Teraz będzie siódma. Tak, to jeszcze dwie będą dzieliły to. No te dwa zespoły zmierzą się ze sobą, no i na pewno zapowiada się to ciekawie. Kolejny pojedynek. Piąte zwycięstwo odnotował zespół Unii Szklary Górne, która w ostatniej kolejce pokonała, przepraszam, piąte kolejne zwycięstwo odnotował zespół Unii Szklary Górne, który w ostatniej kolejce pokonał na własnym boisku 3-0, świetnie spisującą się dotąd ekipę z Przedmościa. To też trzeba zaznaczyć, tą dobrą formę Sparty w tym sezonie. W 23 minucie wynik spotkania otworzył Kamil Kogus. Ten sam zawodnik jeszcze przed przerwą podwyższył rezultat na 2-0. Właśnie przed samym zejściem do szatni Kamil podwyższył to prowadzenie na 2-0. To wiadomo, też podcina troszeczkę skrzydła, to też trzeba jasno powiedzieć. W 61 minucie było już po meczu, kiedy to do siatki Sparty trafił Tomasz Krawczyk. Po tym zwycięstwie Unia odskoczyła od Sparty właśnie przed Moście na 3 punkty i tyle samo traci do prowadzącej dwójki. Dobrze spisuje się w tym sezonie drużyna Mieszka Ruszowice, która w ostatniej serii gier pokonała na wyjeździe Kalinę Sobin 2-1. Mieszko obie bramki zdobył jeszcze przed przerwą, a do siatki trafiali w 17 minucie Marcel Michalczak, a w 41 Paweł Węgrzyn. W drugiej połowie gospodarze zdobyli bramkę, a jej autorem był Marcin Jeziorny. Jak się okazało, to bramka była bramką honorową, no na nie, jak gdyby nie zmieniła tutaj oblicza tego spotkania, no i zwycięstwo zostało, zwycięstwo z Sobina wywozi Mieszko
Ruszowice. Co do tych drużyn, o których rozmawialiśmy, no to podkreślaliśmy też Unię Szklary Górne, że to zespół, który ma potencjał, żeby walczyć nie tylko o to, jak z reguły beniamikowie mówią, że będą walczyć o utrzymanie w lidze, tylko od razu wiedzieliśmy, że to jest zespół, który z marszu wchodzi i będzie walczył o nie tylko nawet o górną połówkę ligowej tabeli, ale będzie walczył o czołowe lokaty i na razie to się potwierdza, Piotrek. Unia Szklary Górne przede wszystkim, no wiadomo, kto tam siedzi na ławce trenerskiej, tak? Także nie jest to zaskoczeniem, że wygrywają. Jedyna ich porażka z Zadziorem Buczyna, ale myślę, że tam w Buczynie każdy będzie miał trudno wygrać, tak? Także zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Faktycznie teraz ten w 9. kolejce, ten mecz Sokoła Jarzmanowa z Zadziorem Buczyna, będzie bardzo, bardzo ciekawy. Ja tutaj się troszkę śmieję, że Jarzmanowa ma szczęście, że gra u siebie ten pierwszy mecz, bo no, nie oszukujmy się, porównując Murawę w Buczynie a w Jarzmanowej, to jest przepaść minimum jednej klasy rozgrywkowej. Ale wiadomo, no, Buczyna tam gra i potrafi sobie poradzić, także dla nich to będzie tylko im plus, że grają na równej Murawie. A Jarzmanowej na pewno będzie łatwo, bo bardzo trudno się gra tam u Zadzioru, co właśnie Unia Szklary Górne, przepraszam, uświadczyła, przegrywając tam 3-0. Także też warto podkreślić dobrą postawę w końcu, pierwsze zwycięstwo Arki Trzebnice w meczu outsiderów z Łagoszowią. Zgadza się. Także Łagoszowia spada już teraz za Arkę. No i trener Grzybowski w końcu 2 zwycięstwa odniósł w weekend. Bo... Ale jeszcze jedno takie zwycięstwo. Fortuna Obora pokonuje Orła Czerna. 3-0. Tak, dokładnie. I to też, 3-0. Też tutaj dla mnie zaskakujący wynik, jak gdyby patrząc. Też 2 razy sprawdziłem. Ale... Faktycznie. Śmiałem, że chłopaki długo... chyba musieli fetować to zwycięstwo, bo dopiero dzisiaj wrzucili tą informację. Obieg oni, że wygrali 3-0. Zgadza się. Także na pewno fajne jest to, wiadomo, ich drugie zwycięstwo w tym sezonie, ale pierwsze było z kolejarzem Miłkowice, które dostało walkovera za ten mecz, a nie wygrali go na boisku. I też warto podkreślić trzecie zwycięstwo LZS Ostaszów, tak, bo właśnie 3 mecze przegrane, też właśnie byliśmy pierwsze na tym meczu outsiderów, gdzie grali z Arką Trzebnica. Tak, i tak. Oni mieli 3 mecze przegrane, oni 3 mecze, bagaż bramek. Doszedł po tej, na tą czwartą kolejkę bramkarz z Huty Przemków do drużyny z Ostaszowa, tak, z Komoroko. I od tamtej pory drużyna pana Marka wszystko wygrywa, tak? Teraz wygrali kolejny raz i to z Koroną Czernina 2-1. A też miałem przyjemność zobaczyć Koronę w grze i to z Sokołem Jarzmanowa. I naprawdę nie jest to zespół, który bym powiedział, że gdzieś tam nie potrafi grać w piłkę, tak? Tylko wręcz przeciwnie. To są może i młodzi chłopacy, ale grają bardzo dobrze. I byłem zaskoczony tym wynikiem, jak go zobaczyłem. Także bardzo fajnie, że Ostaszów się podniósł. No Arki Trzebnice nie będziemy teraz oceniać po meczu z Łagoszowią, no bo jednak Łagoszowia na razie prezentuje same porażki, także ciężko na ich tle kogokolwiek wyróżnić, tak jak ciężko było pojedynek LZS-u Ostaszów właśnie z Arką Trzebnica w jakikolwiek sposób zestawić, a tu Ostaszów po tym zwycięstwie łapie punkty, być może będą to ważne punkty w utrzymaniu, a być może po prostu gdzieś tam w walce o środek tabeli. No jak już praktycznie wszystkie wyniki wymieniliśmy, no to jeszcze na uwagę zasługuje zwycięstwo Beniaminka Wiktorii Borek nad Wiktorią Siciny w pojedynku 2 Wiktorii. Lepsza ta z Borku. 6-0 aż. I rzućmy okiem i na komplet. Ciekawy teraz, ciekawy mecz będzie grał Sokół Jarzmanowa w środę, bo grają za rezerwami Zagłębia Lubin. W Pucharze Polski. W Pucharze Polski, także na pewno będą mieli ciężkie przetarcie. Tym bardziej, że mają w perspektywie ten mecz teraz z Unią Szklary Górne. Tak, właśnie Unia Szklary Górne do nich przyjeżdża, a oni na pewno będą mega zdominowani i mega zbudowani tym meczem z Zagłębiem, bo już od niedzieli pompują ten balonik, że przyjeżdża do nich Zagłębie. I na pewno nogi nie odstawią i będą robili wszystko,
żeby z rezerwami zagłębić. Pewnie kalkulują, że tutaj może się zdarzyć nawet i wyższa porażka, ale fajnie, że tak się żyje, tak? Że nikt się, jak gdyby takie malutkie, powiedzmy, święto piłki wierzbanowej, bo przyjadą, to są rezerwy Zagłębia Lubin, ale wiemy, że rezerwy, które grają na trzecioligowych boiskach i to są też zawodnicy, którzy w przyszłości mają, któryś z tych młodych ludzi ma się dostać do pierwszego zespołu, więc fajnie, że tak do tego podchodzą. Ogromne brawa na pewno i za ten start sezonu, i za to też, jak tam się pracuje. My rzućmy okiem na komplet wyników z tej serii spotkań. Korona Czernina LZS Ostaszów 1-2, Dragon Jaczów Sokół Jerzmenowa 0-1, Zadzior Buczyna Kolejarz Miłkowice 3-0, Arka Trzebnice Łagoszowie Łagoszów 4-0, Kalina Sobin Mieszko Ruszowice 1-2, Fortuna Obora Orzeł Czerna 3-0, Unia Szklary Górne Sparta Przedmoście 3-0, Wiktoria Borek Wiktoria Siciny 6-0. Ligowa tabela Sokół Jerzmenowa i Zadzior Buczyna z kompletem zwycięstw po 18 oczek, tuż za ich plecami 3 punkty mniej. Unia Szklary Górne tą część ligowej tabeli zamyka LZS Ostaszów na miejscu 8 z dorobkiem 9 punktów. Drugą część otwiera Fortuna Obora 7 punktów, a na dole Łagoszowia Łagoszów 0, Wiktoria Sieciny 2, Arka Trzebnice 3 punkty. No i tuż nad Arką jest Dragon Jaczów. Ja takiego widoku się nie spodziewałem w ogóle. No, ale no właśnie, bo to powoli trzeba wiele powiedzieć... osób się zastanawia, co tam się w Jaczowie zepsuło, no bo na pewno to była drużyna, którą... Stanowiła o sile ligi, można powiedzieć. Stanowiła o sile ligi. Ty też stawiałeś ich do awansu, a tutaj drużyna sąsiadów z Jerzmanowej pokazuje póki co, że to oni są tą lepszą drużyną. Na razie sąsiadami w tabeli to są, ale to jak widzieliśmy, Wiktorii Sieciny, Łagoszowi, Łardziej Łagoszów, Jarki Trzebnice niż właśnie Sokoła Jerzmanowa czy Zadzioru Buczyna, tak? No właśnie, ciekawe, czy coś tam w Dragonie się stało, że po prostu oni nie potrafią wygrywać, czy gdzieś tam po prostu się pogubili i potrzebują może jeszcze... Może konflikty są wewnętrzne, no nie wiem, spróbujemy to... Na pewno będziemy musieli w końcu odwiedzić drużynę z Jaczowa i gdzieś mam tam nadzieję, troszkę podrążyć. Zawsze byliśmy mile witani, mam nadzieję, że to się nie zmieniło. No niestety, na razie obraz gry jest taki, a nie inny. No musimy mówić o tym, że Dragon gdzieś tam boryka się z trudnościami na początku rozgrywek. Zanim przejdziemy do analizy tego, co działo się w pozostałych grupach A klasy i B klasach, zapraszam Państwa na krótką przerwę. Mocno przeciągnęliśmy tą pierwszą część. Witamy Państwa w drugiej części programu Piłkarskie Niższej Ligi. No i zaczynamy to, co... analizę tego... Teraz przeciągniemy jeszcze dłużej. Teraz jeszcze dłużej. Jesteśmy z Państwem coraz dłużej, coraz lepiej nam się tutaj w tym studiu niedługo przebywa. Niedługo odcinki 24-godzinne. Tak, niedługo będziemy w maratonie. Może jakiś rekord Guinnessa ustanowimy w najdłuższym programie telewizyjnym na żywo, więc kto wie. W każdym razie wracamy do analizy tego, co działo się na lokalnych boiskach. No i wracamy do analizy tego, co działo się w drugiej grupie legnickiej A klasy. Tutaj byliśmy na pojedynku Błękitny Koskowice z KS-em Kłopotów Osiek. Poproszę o materiał wideo. Uważam, że dzisiaj graliśmy bardzo przeciętny pojedynek w porównaniu do tych pierwszych, no ale wygraliśmy go i myślę, że to, że nie przegrywaliśmy do połowy, to była wyłącznie zasługa naszego bramkarza, bo obronił 3 sytuacje, można powiedzieć, sam na sam. Ale w drugiej połowie po strzeleniu bramki myślę, że mogliśmy tych bramek też strzelić więcej. Wygraliśmy z mocnym przeciwnikiem, wie pan, no myślę, że przede wszystkim ci, którzy byli zawodnikami rezerwowymi, musieli się w jakiś sposób wykazać i pokazać tą ambicję przede wszystkim, bo jeśli chodzi o umiejętności, to jak mówiłem, no jest jeszcze wiele do poprawienia i do życzenia. Liczę na to, że w następnych pojedynkach dojdą następni zawodnicy. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była bardzo dobra, dochodziliśmy do tych sytuacji, tworzyliśmy je, brakowało nam niestety wykończenia, a w drugiej połowie te pierwsze 15 minut już tradycyjnie przesypiamy, dajemy pierwszą bramkę za darmo, próbujemy jeszcze coś zdziałać, ale bijemy głową w mur, bo nie potrafimy tej piłki gdzieś przytrzymać w przodzie, rozegrać w środku. Dajemy drugą bramkę, no i w zasadzie jest już po meczu. Gdyby nie postawa golkiper w dzisiejszym spotkaniu, to mogłoby się skończyć, nie wiem, strzelam 8-6, bo w pierwszej połowie to my dochodziliśmy do tych sytuacji, my mieliśmy okazję na to, żeby strzelić gola na 1-0.
Nie wykorzystaliśmy ich i no niestety musimy dzisiaj przełknąć korzyść porażki. Przełamaliśmy złą pasę po dwóch porażkach. Odnieśliśmy zwycięstwo i ono bardzo cieszy, bo każdy gra o to, żeby wygrać, ale jeśli chodzi o poziom gry, który w tej chwili prezentujemy, to jest pozostawia dużo do życzenia z tego względu, że jednak mamy dużo ubytków w zespole i to są zawodnicy, którzy decydowali o jakości tego zespołu. A w tej chwili musimy grać po prostu w innym ustawieniu i ta jakość jest zupełnie inna. Naprawdę mamy po prostu może, no nie szpital, ale duży ubytek zawodników. Z tych, którzy tutaj mieli szczęście przyjść, to praktycznie jeden zawodnik gra, a reszta gramy teoretycznie tym zespołem, który zdobył awans. Nie tego żeśmy się spodziewali. No, są zawodnicy kontuzjowani po wypadkach, zabiegach operacyjnych i tak to po prostu wygląda. No, jakość pozostawia dużo do życzenia, ale myślę, że wyjdziemy na swoje tory, jeśli ci pozostali zawodnicy wrócą. Już nasz serdeczny kolega, realizator Tomek, którego pozdrawiamy, sprawdził, ile trwał najdłuższy program. 134 godziny w ciągu, więc poinformował mnie, żebym wybił sobie z głowy, że będziemy mieli rekord. Nie chcę mu się tyle pracować, a to już tak żartując. A wracając już na poważnie do naszych tematów. Błękitni Koskowice, świetny start rozgrywek. Ja powiem szczerze, nie spodziewałem się takiego startu w ich wykonaniu. Chociaż trener Władysław Moroch pod koniec tamtego sezonu mówił, że oni nie wchodzą też po to, żeby od razu spaść i że budują sobie zespół dosyć taki solidny, ale mimo wszystko wiedziałem, że tutaj jest poziom wyrównany w tej grupie A klasy. Oczywiście nie spisywałem ich na straty, ale nie zakładałem, że to będzie czołówka ligowej stawki. Myliłem się, potrafię przyznać się do błędu, przynajmniej na ten moment. No ale po tym fenomenalnym starcie później przyszedł taki trudniejszy moment, później ta wysoka porażka, taka z Wilkami Różana, ona najbardziej jest tą rysą na szkle na początku. Tydzień temu też chyba porażka, no i teraz w końcu zwycięstwo. I zwycięstwo nie z byle jakim zespołem, bo z drużyną z Kłopotowa, o której mówimy, że potencjał kadrowy mają ogromny. No zwycięstwo... No i też zaczęli wygrywać, chyba trzy mieli, dwa albo trzy mecze chyba z Dębem zremisowali, później dwa wygrali. I teraz znowu porażka. No, spodziewałem się bardziej tutaj wyrównanego meczu, chociaż mecz w sumie sam w sobie był wyrównany, tak? Aczkolwiek Koskowice gdzieś tam bardziej skuteczni. Też, co podkreślali w wywiadach pomeczowych, mecz bramkarzy, bo zarówno z jednej, jak i z drugiej strony bramkarze stanęli na wysokości zadania. W pierwszej połowie 300% sytuację wybronił bramkarz Koskowic. Też bramkarz KS-u Kłopotów stawał na wysokości zadania przez cały mecz, jak tam byłem podczas drugiej połowy, też kilka właśnie takich pewnych sytuacji wyłapał. No na pewno dwie mocne drużyny się spotkały. Wiadomo, wygrał lepszy. Też trener Moroch podkreśla, odkąd ostatni raz u niego byłem właśnie podczas meczu z Wilkami Różana, że oni cały czas nie mają tego swojego całego składu, że cały czas się borykają z kontuzjami, ale już wkrótce mają trenować w pełnym zestawieniu, także no ciekawe, co to będzie, jak już zaczną grać pełnym składem, tak? No bo skoro teraz potrafią wszystkim urywać punkty, no to zobaczymy, co to będzie, jak się wszyscy wyleczą. No właśnie, w tej grupie na pewno na uwagę zasługuje pierwsza porażka Gromu, gromadzenie Wielowieś w Dziewinie z Czarnymi, takie derby. Zawsze tam było ciężko, pamiętam to też z własnego doświadczenia. No Czarni na razie nierówny zespół. Ja byłem przekonany, że oni po 6 kolejkach w najgorszym wypadku będą mieli 15 punktów. Nie analizując w ogóle jak gdyby terminarza, ale w ciemno obstawiałem, że to jest zespół, który... Pierwsza trójka to murowana, no na razie jest tak w kratkę trochę, no ale pokazali też swoją siłę właśnie w pojedynku z liderem dotychczasowym z Wielowsi. Szczególnie, że też z tego, co podkreślali zawodnicy z Gromu, oczywiście z ich perspektywy ocena tego meczu, że Czarni może nie byli stroną lepszą, ale byli na pewno bardziej zdeterminowani i podkreślali, że ten kubeł zimnej wody im się na głowę przyda, bo już po prostu zapewnie podeszli, myśleli, że każdy mecz będą sobie wygrywać marszem, a tutaj jednak nie, no im się nie udało, tak? I Czarni, może i dobrze, że wygrali, bo po prostu ten Grom musi jednak wziąć się w garść i
i nie mogą podchodzić lekceważąco do przeciwników. Muszą po prostu w każdym meczu starać się wbić tyle bramek, ile się da. Znowu ta jedna bramka to Paweł Łopacińskiego, tak, który no, tutaj się akurat nie zatrzymuje i w każdym meczu, w którym on się melduje, to kończy ten mecz z bramką. I takie ma też ambicje z tego. Takie ma też ambicje, także czarni na powiedział plus. Powiedział wprost, że każdy mecz, w którym zagra, chce strzelić bramkę na pewno. Więc w tym tygodniu Laurki Gromu nie możemy wystawić, także, ale na pewno też dużą laurkę możemy wystawić drużynie z Mikołajowic, która zremisowała z Tęczą Kwietna, która wspominaliśmy, że bardzo i to fajnie, na jej murawie. Tak, na jej murawie. Powiedzieliśmy, że bardzo dobrze zaczęli sezon, a tu nagle z ostatnią drużyną w tabeli remisują 1-1 i to jest takie bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. Bardzo, dokładnie. No też na pewno na uwagę zasługuje zwycięstwo Wilków Różana w Bieniowicach. No i chciałem powiedzieć jedno. Dobrą zabawę sportową, mogę, że tak to określę, a przede wszystkim dobre widowisko lubią zawodnicy Unii Miłoradzice. Dokładnie. Też właśnie postrzegłem, oni tylko z dębem tak wygrali 4-0, a tak to albo przegrywają 5-4, albo wygrywają 5-4, tak. Teraz 4-3. Teraz 4-3 wygrali w Kościelcu. Postawili sobie jedną ważną zasadę, która zresztą w piłce nożnej się odnajduje. Więcej strzelić niż stracić. Dokładnie. Dokładnie. No i na pewno jest to przyjemne dla kibiców, którzy gdzieś tam przyjeżdżają na ich mecze, no bo to zawsze tych parę bramek pada, a w ostatnim czasie są to bramki zwycięskie z reguły dla Miłoradzic, no bo oni po tym ciężkim też starcie, gdzie potrzebowali pewnie czasu na to, żeby się zgrać po wzmocnieniach, no w tej chwili wygrywają gdzieś tam często najmniejszą różnicą możliwą, czyli jednej bramki. No ale na pewno są to mecze przyjemne dla oka. My rzućmy jeszcze właśnie. Tylko chciałbym tutaj zaznaczyć, bo jak byłem pierwszy raz na meczu Dębu, trener Barełkowski powiedział mi, że jeszcze 4-5 meczów i ta młodzież u niego odpali. I w końcu w Jaśkowicach na trudnym terenie, bo rozmawialiśmy, że Albatros bardzo dobrze gra w piłkę, wygrali 2-0, także w końcu gdzieś tam słowa trenera Piotra zaczynają się sprawdzać i jeśli ktoś już zaczynał się śmiać z tej jego deklaracji, że będą walczyć o top 3, to może jednak trzeba się wstrzymać, bo jeśli to rzeczywiście, gdyby to była gdzieś tam z Orzełem Mikołajowice, jakby wygrali, to może bym tak nie mówił, ale po zwycięstwie z Albatrosem Jaśkowice jak najbardziej można powiedzieć, że w końcu coś zaskoczyło i będziemy się przyglądać, bo warto na pewno. Zgadza się. No to ja jeszcze jeden kamyczek do tego ogródka odnośnie Albatrosu Jaśkowice. Ja znowu rozmawiałem z trenerem Terpiłowskim i ja patrząc na z boku na Albatrosa, sam powiedziałem, że to jest inny zespół. Ale trener Terpiłowski też powiedział do mnie, zastylnik nie daje punktów. I oni po raz kolejny przegrywają po, nie wiem, nie byłem na meczu, ale no, różnica bramkowa jest nieduża. Tydzień temu przegrali w Parszowicach 2-1, tak? Przegrywali z Gromem 1-2 też, więc gdzieś tam są na styku, ale za to punktów się nie przyznaje. Po prostu trener Terpiłowski chyba musi zabrać swoich zawodników na mecz Unii Miłoradzice. Niech zobaczy, jak to się robi. No tak, zgadza się. W każdym razie trener Terpiłowski mówił jedno, musimy pracować nad skutecznością pod bramką i to pewnie się powtarza, no bo tydzień temu mieli 3 dogodne sytuacje w pierwszej połowie w Parszowicach, niewykorzystane, a teraz znów bez bramki, znaczy nie znów, w tej kolejce bez bramki u siebie na własnym boisku, więc no, ta skuteczność pod bramką trochę zawodzi. Rzućmy teraz już okiem na komplet wyników z tej serii spotkań. Kaczawa 2, Bieniowice, Wilki Różana 1-2, Błękitni Kościelec, Unia Miłoradzice 3-4, Albatros Jaśkowice, Dom Stowarzyszenia Siedliska 0-2, Czarni Dziewin, Grom Gromadzeń Wielowieś 3-1, Błękitni Koskowice, KS Kłopotów 2-0, Sparta Parszowice, Park Targoszyn 1-1, Bazalt Piotrowice, KS Winnica 2-2, Tęcza Kwietno, Orzeł Mikołajowice 1-1. Ligowa tabela. Grom Gromadzeń Wielowieś w dalszym ciągu na prowadzeniu. A to też pokłosie tego remisu Bazaltu Piotrowice. Te dwa zespoły dzielą 2 punkty. Tuż za ich plecami Błękitni, Koskowice punktów 12. A za podium Tęcza Kwietno i Wilki Różana po 11. Tu jest w ogóle bardzo ciasno. Kaczawa Bieniowice 10 punktów, czyli 3 punkty mniej niż drugi Bazalt Piotrowice, a Kaczawa jest 8. Dół ligowej tabeli 9 punktów Unii Miłoradzice, a na dole
Orzeł Mikołajowice, który przypunktował po raz pierwszy, 1 oczko, Błękitni Kościelec 3, Park Targoszyn i Albatros Jaśkowice po 4 punkty. My przenosimy się do trzeciej grupy Legnickiej A-klasy. Ja zapowiedziałem, że od tej kolejki pościg rusza Wilkowianka Wilków. Trochę sobie tutaj też podyskutowaliśmy. No i udało się wygrać na własnym boisku z Orłem Wojcieszyn 5-4. W tym meczu było wszystko, ale o tym to porozmawiamy sobie po obejrzeniu materiału wideo i wysłuchaniu wypowiedzi trenerów po tym spotkaniu. Strzeliliśmy na początku te trzy bramki, takie ważne, które ustawiły mecz. No pierwsza połowa rewelacyjna, można powiedzieć, mnóstwo sytuacji, większość wykorzystanych, parę sytuacji niewykorzystanych, no ale no drugą połowę żeśmy troszkę, powiem, zagubili się w tym całym marazmie, troszkę tam wdaliśmy się w takie niepotrzebne dyskusje i z sędzią, i z zawodnikami. No i popsuło to nam całą grę w drugiej połowie. Chciałbym podziękować wszystkim moim chłopakom za walkę, za to, co zrobili w drugiej połowie, bo naprawdę jeszcze z 10 na 11 i gonimy wynik praktycznie do ostatniej minuty, do ostatniej sekundy tak naprawdę. Także złożyli dużo, dużo serca. Szkoda, że nie zostało to wynagrodzone. Sędziowie robili to na boisku, to co zrobili. Nas moim zdaniem skrzywdzili w tym momencie i niestety na nasza pogoń się nie udała. Jest przykład Dominika Piątka, który przeważnie wychodzi w pierwszym składzie, jest też Filip Chmara, który dzisiaj grał, no faktem w drugiej połowie, no a jest jej trochę jeszcze młodzieży, która będzie powoli wdrążana, bo niestety no sam młodzieżą też nie można grać, bo ciężko im będzie w tej A-klasie, no i powoli budujemy, myślę, że to jest wieloletnia praca, także no na efekty jeszcze trzeba będzie troszkę poczekać, no ale będziemy starać się to utrzymywać, żeby coraz więcej tej młodzieży wprowadzać w pierwszy skład drużyny Wilkowa. Cały czas rozmawiamy na ten temat, bo wiemy, że to jednak jest całkiem inna gra niż w B-klasie, gdzie mogliśmy sobie pozwolić, że dwóch, trzech zawodników potrafiło sobie poustawiać cały mecz i tutaj jednak potrzebujemy całej drużyny do tego, żeby wygrywać. Wszyscy muszą walczyć, wszyscy muszą jeden i za drugiego. Jeżeli tego nie będzie, to niestety tych punktów się nie da nie uzbierać. Dodatkowo jeszcze, jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniej ilości osób na meczach, no to wówczas też tych sił gdzieś tam brakuje, no i później są sytuacje takie, że gdzieś tam zostajemy punktowani w sami. Tak jak mówiłem, w tym meczu było wszystko, bo były dwie czerwone kartki, były dwa niewykorzystane rzuty karne, jeden wykorzystany. No było 9 bramek, no i mnóstwo emocji, więc na pewno mecz mógł się podobać kibicom, bo tak jak słyszeliśmy, no po pierwszych w zasadzie 7 minutach prowadziliśmy 3-0, no ale chyba rozluźnienie i troszeczkę żartowaliśmy w szatni, że nowa sytuacja, prowadziliśmy i trochę spanikowaliśmy chyba, bo do przerwy było 4-1, no później była sytuacja stykowa, no w każdym bądź razie 5-4, 3 punkty zostają w Wilkowie, tak jak obiecałem. W końcu wyczekane to zwycięstwo, wychuchane. No 9 bramek rzeczywiście, no tak jak chyba z Unii Miło Radzica trochę wzięliście przykład. Na pewno w takich A-klasach bardzo fajne jest takie widowisko, dużo bramek, ludzie po to przychodzą, żeby popatrzeć, jak się te bramki strzela. Też trener gości wspominał o jakiejś krzywdzie ze strony sędziego, jakbyś mógł się odnieść do tego. Powiem tak, no też gdzieś tam śledzę te fanpage'e i też na stronie Wojcieszyna było tam napisane, że jednak no, szczęście sprzyjało gospodarzom. Trochę się nie zgodzę. Myślę, że mecz był dobry. No, samo to, że prowadziliśmy 3-0, świadczy o tym, że powinniśmy tego rywala dobić jeszcze w pierwszej połowie. Fakt, że Orzeł w pierwszej połowie nie wykorzystał jednego rzutu karnego, ale no, my też mieliśmy poprzeczkę i słupek w pierwszej, w drugiej też jeszcze jedną poprzeczkę i zmarnowaliśmy do przerwy 3 sytuacje stuprocentowe. Powinniśmy prowadzić nie 4-1, ale powiedzmy, na, nie wiem, 7-2. I też prawdopodobnie byłoby po meczu. Trener odnosił się do sytuacji boiskowej, jeżeli chodzi o czerwoną kartkę dla jego zawodnika i później też domagał się czerwonej kartki dla zawodnika z Wilkowa. Emocje są emocjami, to było na gorąco. Tak jak mówię, wrzało. No, czasami było aż zbyt nerwowo, były szarpanki niepotrzebne na boisku w jednym momencie.
Sportowo podaliśmy sobie wszyscy, przebiliśmy przysłowiową piątkę. Co do sytuacji, to chodziło o jedną z akcji, w której nasz zawodnik wszedł dosyć agresywnie wślizgiem w zawodnika gości. Powiem tak, sytuacja z takich, które jakby była czerwona kartka, pewnie byłyby kontrowersje. Jeżeli nie dał tej czerwonej kartki, to też są kontrowersje w drugą stronę. Więc owszem, sędzia mógł nawet wyciągnąć czerwony kartonik. Może on byłby trochę na wyrost, ale byłby. Ale znowu też bądźmy uczciwi. Reakcja zawodnika faulowanego, który wstaje i uderza rękami w klatkę piersiową zawodnika w emocjach z Wilkowa, no to też kwalifikuje się na czerwoną kartkę, więc myślę, mogło że... Mogło być dwie czerwone, była jedna. Tak, myślę, że dwie, bo później też tak, zawodnik z gospodarzy jak gdyby w efekcie dwóch żółtych kartek też otrzymał kartkę czerwoną. Na pewno było to dobre spotkanie dla oka, jeżeli chodzi dla kibiców, bo dużo tych sytuacji podbramkowych, tam jakby był wynik 9-8, to też pewnie nikt by się nie pogniewał, a było ku temu sposobności. No mówię, nawet dwie poprzeczki i słupek. Jedna twoja poprzeczka. Jedna moja, tak. Która powinna być, piłka powinna być w siatce bez dwóch zdań. No ale cóż, tak, takie są... Najlepszym się zdarza. Takie są realia futbolu. Na pewno, tak jak mówię, emocje już poopadały, oba zespoły życzyły sobie powodzenia w dalszej fazie rozgrywek. Orzeł jak na Beniaminka, naprawdę, szczególnie no, w ataku jest kim straszyć, na pewno i środek pola też. Pewnie popracują troszeczkę nad defensywą i myślę, że taki śmiało zespół środka tabeli może tutaj być na stałe w tej A-klasie, jak to wie, czy nie coś więcej. Też na pewno warto oczywiście no już podkreślać Hojnowiankę, to już nie trzeba, bo już kolejne zwycięstwo. Już teraz trzeba powiedzieć jasno, Hojnowianka jest faworytem do wygrania jest tej ligi. Jest faworytem i póki co idzie bez porażki, także tutaj nie będziemy się długo zatrzymywać. Oczywiście na dużą pochwałę Rodło Granowice, po raz kolejny zwycięstwo. Tak, po tym tych razem, dwóch pierwszych ciężkich kolejkach, tak, tam był remis i porażka. Remis z Huraganem Proboszczów 2-2 i porażka właśnie z Hojnowianką Hojnów. Zgadza się. 5-0, 5-1, także jakoś, wiadomo, razie weszli, od razu trafili na gdzieś tam tych faworytów. A teraz cały czas wygrywają. Cały czas wygrywają, już są drudzy w tabeli, zaraz za Hojnowianką, bo Czarni Rokitki zgubili punkty z LZS-em Nowy Kościół 2-2. Na własnej płycie. Na własnej płycie, także Rodło tutaj wykorzystało to potknięcie i gdzieś tam się wysuwa przed Czarnych Rokitki. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało, ale na pewno wielkie brawa dla zawodników Rodła i dla zarządzających tym klubem, bo wygląda to bardzo fajnie, coraz lepiej i zobaczymy, może z Hojnowianką tego boju nie nawiążą, bo wydaje się Hojnowianka bardzo poza zasięgiem jakiejkolwiek drużyny, ale z Czarnymi Rokitki jak najbardziej mogą podjąć rękawice. Zgadza się. No a Hojnowianka też wygrała nie z byle kim, bo tak jak też mówiłem już w tym sezonie, że Orlik Okmiany to bardzo solidny zespół i mierzył w pierwszą trójkę. Na razie jest jak jest. No właśnie, Wilkowianka jedzie do Okmian, więc bardzo pozdrawiam serdecznie pana prezesa Mieczysława Kułagę. Panie Mieczysławie, jedziemy do was po 3 punkty. Tylko tyle powiem. Także jest kolejna deklaracja. Na razie pierwsza się udała. Ty się zaśmiałeś, prezes pewnie też. kto wie. Albo wszystkie, jak to mówią, nogi na pokład i będzie duża mobilizacja po tym, co powiedziałem, żeby utrzeć mi trochę nosa. Ale jedziemy na pewno po 3 punkty, więc spodziewamy się dobrego spotkania, więc rzućmy okiem na komplet wyników. Hojnowianka Hojnów, Orlik Okmiany 3-1, Rodło Granowice, Płomień Michów 5-1, Wilkowianka Wilków, Orzeł Wojcieszyn 5-4, Huragan Nowa Wieś Złotoryjska, Nysa Wiadrów 2-3, Górnik 2 Złotoryja, Orzeł Zagrodno 2-1, Czarni Rokitki, LZS Nowy Kościół 1-1, Huragan Proboszczów, LZS Lipa 4-2. Ligowa tabela. Hojnowianka Hojnów, komplet zwycięstw 18 punktów. Oszapoba mówię, bo sam byłem ciekaw, jak to będzie. Fajnie się zespół na razie odbudowuje i no proszę zobaczyć 5 punktów przewagi po 6 kolejkach raptem nad Czarnymi Rokitki i Rodłem Granowice. No to też jak gdyby pokazuje, że Hojnowianka nie jest przypadkowo na pozycji lidera, a tym bardziej, że no już ma za sobą mecze z trudnymi rywalami. Huragan Proboszczów tuż za podium razem z Nysą Wiadrów i Górnikiem 2 Złotoryja. Tą część ligowej tabeli zamyka Orlik Okmiany, 7 punktów, tracimy do Orlika 3, więc... Do przeskoczenia. LZS Lipa punktów 6 otwiera drugą połówkę ligowej stawki. Na samym dole Płomień Michów,
Huragan Nowa Wieś Złotoryska, no i na razie Wilkowianka Wilków z Burzą Gołaczów po 4 punkty. Od razu może przeanalizujmy to, co działo się w pierwszej grupie Legnickiej B klasy, ponieważ z tej grupy dziś nie mamy dla Państwa żadnego materiału. Wiewierzanka Wiewierz, liderem, który w tej kolejce pokonał LZS Żelazny Most 7-2, Sparta 2 Rudna Błysk Studzionki 4-1, Sparta 2 Grębocice Błyskawica Lubuszyce 2-2, Sokół Niechlów PDE LKS Gaworzyce 0-1, Odra Grodziec Mały, LZS Koźlice 1-1. Ligowa tabela. Wiewierzanka Wiewierz punktów 7, Sparta 2 Grębocice również 7 punktów. Na samym dole ligowej tabeli LZS Żelazny Most, Błysk Studzionki i Sokół Niechlów. Druga grupa Legnickiej B klasy. Tutaj poproszę o materiał zdjęciowy. Z pojedynku Perły Potoczek z Iskrą 2 Księginice. Poproszę o zdjęcia. Rewelacyjnie jak dotąd w rozgrywkach klasy B spisują się zawodnicy Perły Potoczek, którzy w dwóch pierwszych kolejkach rozbili LZS Komorniki 12-1. W drugim pojedynku pokonali Relaks Szklary Dolne 6-1. W trzeciej serii spotkań, czyli w ubiegłą niedzielę, Perła ponownie nie dała szans swojemu rywalowi, czyli tym razem rezerwom Iskry Księginice, pokonując tego rywala również 6-1, podobnie jak wcześniej Relaks Szklary Dolne. Dużo tego gadania, 134 godziny ewidentnie bym nie dał rady. Bramki dla gospodarzy zdobywali Moskaluk, Potaszyński, Juśko, Frankowski, Szulc i Podgórski. Dla gości honorowe trafienie zaliczył Koziński. Perła po 3 kolejkach jest liderem z dorobkiem 9 punktów, no i z bilansem bramkowym 24 strzelone, 3 stracone. Rezerwy Iskry, Księginice wciąż bez punktów w tym sezonie. No i to jest też Iskra Księginice, rezerwy w zasadzie Iskry Księginice, pierwszy sezon w rozgrywkach w tej B-klasie, no i jak na razie, no tak ciężka ta przeprawa rezerwistów, no ale wiemy, to co najważniejsze i dobro zawsze klubowe, to jest ten pierwszy zespół, na który wszyscy patrzą, zespół, który gra w klasie okręgowej. No tutaj się po prostu ogrywają ci, co... Ale co jedno zwraca uwagę, w poprzednich latach Iskra miała często problemy kadrowe w okręgówce, nie mając drugiego zespołu, a w tej chwili ma drugi zespół, więc prawdopodobnie te problemy kadrowe się gdzieś tam skończyły, a wręcz przeciwnie, no jest taki stan kadry, że można było zgłosić drugi zespół. Co do Perły Potoczek, no 24 bramki w 3 meczach, no to nawet na boiskach B-klasowych robi wrażenie, średnio 8 bramek na mecz, no to jest czym się pochwalić. Perła Potoczek wyrasta nam na faworyta tej grupy. Zaraz obok Kłosu Moskorzyn, bo też mają kompletnie. A pamiętam, jak trener Marek Migo, przepraszam, że ci przerwałem, podczas spotkania z Niemstowem mówił o problemach, że odeszło od niego 4 bodajże zawodników, no i nie skupiają się na walce bardziej o awans, ale na pierwszej piątce gdzieś tutaj jeden, ale na ten moment na razie są współliderem. Na pewno, no, oba zespoły idą jak burza, tak, a Perła Potoczek to już w ogóle. Te 24 bramki, pierwszy mecz właśnie 12, później po 6. No przeciwnicy na pewno będą musieli się defensywnie ustawiać na ten zespół, bo jak widać problemów ze skutecznością nie mają. Wiadomo też, Górnik 2 Lubin gdzieś tam sobie ostrzy apetyty na wyższe lokaty, ale teraz właśnie z tym jednym z mocniejszych drużyn, Kłosem Moskorzyn, przegrał 3-2. Także gdzieś tutaj podejrzewam, że ta trójka będzie taka najbardziej bijąca się o awans do A-klasy. Ale jak póki co dla mnie faworytem jest Perła Potoczek. No na razie idą jak burza, bym powiedział. A więc zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań drugiej grupy Legnickiej B-klasy. Kłos Moskorzyn, Górnik 2 Lubin 3-2, Perła Potoczek, Iskra 2 Księginice 6-1, Kryształ Chocianowiec, LZS Komorniki 5-2, Platan Siedlce, Wiktoria Niemstów 2-2, LZS Nowa Wieś Lubińska, Huzar Raszówka 1-4, Kupry 0-2 Sucha Górna, Relaks Szklary Dolne 0-5. Mam problem coś z tym, Relaks Szklary Dolne, za bardzo chyba szeleści ta nazwa. I gdzieś tutaj mam problem dzisiaj z wymową tej nazwy. Na przodzie, tak jak Piotr wspominał, Kłos Moskorzyn i Perła Potoczek po 9 punktów, a w zasadzie Perła Potoczek i Kłos Moskorzyn, tu powinno być odwrotnie, no patrząc nawet na bramki. Tuż za ich plecami Platan Siedlce, 7 punktów na dole ligowej stawki. Iskra 2 Księginice i Kupry 0-2 Sucha Górna, zespoły, które nie zapunktowały jeszcze w tym sezonie, no a nad nimi z jednym punktem Wiktoria Niemstów. My przenosimy się do trzeciej grupy Legnickiej B-klasy. Tutaj ze swoją kamerą byliśmy w trakcie spotkania Lubiatowianki Lubiatów z Wiktorią Parchów. Piotr był tam z kamerą w przerwie spotkania, no i rozmawiał z przedstawicielami obu klubów. Posłuchajmy.
No niestety 15 minut zawaliliśmy, mieliśmy 300% sytuacje, nie wykorzystaliśmy, to wszystko się zemściło. Już będzie teraz tylko coraz gorzej, bo gramy w dziesiątkę, tym bardziej bez bramkarza, także będzie bardzo ciężko, no ale 3-1 to jeszcze jest wynik do odrobienia, nie takie rzeczy się działy. Na pewno, póki żeśmy grali 11-11, mecz był wyrównany. Tu i tu nic się nie działo, mimo że jak doszło do czerwonej kartki, zaczęliśmy grać w przewadze, bramka z rzutu wolnego napędziła zawodników, później nakręceni strzelali bramki za bramkami. Rozmawialiśmy przed meczem między sobą, stwierdzili, że budują zespół od nowa, więc tak naprawdę to jest tak samo mocny zespół, tak jak wszystkie inne naszej lidze. My oczekujemy w tym sezonie górnej części tabeli, oczywiście z zamiarami na awans. Ja myślę, że na razie jest to tak na rozpoznanie, ta B-klasa pierwszy raz i na razie spokojnie. Musimy się ograć w tej B-klasie. Dużo młodych chłopaków, którzy też pierwszy raz grają w piłkę, także na razie trzeba to zebrać do kupy i przede wszystkim dograć tą rundę, ten sezon w całości i z pełnym składem. No właśnie, ale tak jak patrzę, sytuacja kadrowa chyba dopisuje, bo jednak tych chłopaków trochę jest na zmianę, a w tej B-klasie różnie to z tym bywa. Tak, o dziwo, w B-klasie jest więcej chłopaków niż w A-klasie. Dużo chłopców odeszło, ale mówię, uzupełnili tutaj miejscowi, młodzi, uczą się gry, także myślę, że cały czas... Jak wiemy, Lubiatowianka od kilku sezonów ma apetyt na awans. Zespół, który bodajże dwa sezony temu no, przegrał tą walkę, zajmując drugie miejsce w ligowej stawce, no i nie awansował. Tamten sezon nieco słabszy, ten pewnie z kolejnymi nadziejami. Tam też prezes, który zawsze i dobrym słowem nas gości i nigdy nam nie odmawiał wywiadów, nawet w tych najtrudniejszych momentach dla Lubiatowianki. Zresztą mieliśmy okazję gościć go też tutaj w studiu. Więc jego pewnie marzeniem byłoby walczyć ten awans, ale tutaj też nie będzie łatwo, tym bardziej, że tutaj jest zespół z Krzywej. Fakt, który zgubił w ten weekend punkty, ale też nie z byle jakim, bo z Wikarem Miłogostowice. Więc początek sezonu. Będzie trzeba walczyć. Jest to na pewno grupa wyrównana. Co do Wiktorii Parchów, zespół, który wiemy, został wycofany z rozgrywek A-klasy. No i pewnie ciężko jest się przestawić na boiska B-klasowe. Tym bardziej, Piotr, że chyba możesz potwierdzić, niezależnie od rozgrywek, od poziomu rozgrywek, zawsze ciężej jest jednak awansować, niż się później utrzymać. Szczególnie, że Wiktoria ma całkiem zmieniony skład, dużo odmłodzony. No i może to jest ten sam zespół z nazwy, ale inne wiadomości, chodzi o osoby, tak? I dopiero się ogrywają. Pewnie też trener no, nie przypuszczał, że tak to będzie wyglądało, bo póki co jedno zwycięstwo, 3 porażki. Teraz też na pewno czerwona kartka zaważyła, bo w ogóle początek to był 2 błędy bramkarzy. Pierw bramkarz Lubiatowianki próbował łapać piłkę, odbiła mu się od klatki piersiowej, ją wypluł, napastnik dobił. Chwilę później właśnie napastnik Lubiatowianki zaś wychodził sam na sam. Młody właśnie bramkarz sfaulował przed polem karnym, gdzie już napastnik go minął, dostał czerwoną kartkę. Był trochę tym podłamany, ale na ławce powiedzieli mu, nic się nie stało, przecież budujemy zespół, także nikt tam zły nie był. No i wyjechałem, było 3-1 jak opuszczałem. Myślałem, że tam będzie wyższy wynik, a tutaj później miło się zaskoczyłem, patrząc, że 3-2 się skończyło. Także i druga tam... połowa dla Wiktorii Parku, tak, 1-0 można powiedzieć. Można powiedzieć, że... Tak jak tutaj kierownik drużyny Lubiatowianki powiedział, dalej nic się nie działo. Dalej nic się nie działo. Też właśnie jeżdżąc po tych B-klasach, w ogóle po niższych ligach, wiadomo, ja dopiero szukam tych boisk, to dobrze, że nie mają drogowskaz na to boisko, bo mimo, że jest fajnie położone, dość fajna murawa, budynek klubowy w budowie, to trafić byłoby ciężko, gdyby nie to drogowskaz na boisko. Ale na pewno bardzo sympatyczna drużyna, jak zarówno jedna, jak i druga. Mecz, może nie do końca się zgodzę, że nic się nie działo, dużo walki. Wiadomo, no, jak to w B-klasie, trochę niedokładnych podań, ale na pewno ambicji nie można było nikomu tam odmówić. Jedno spotkanie, o którym chciałbym wspomnieć, a w zasadzie dwa, bo patrząc na wynik Mewa Goliszów, Iskra 2 Kochlice, no to 6-7, no to taki mecz też pewnie jakiś roller coaster. Ale drugi mecz. LZS Biała podejmowało siebie Iskrę Niedźwiedzice, przegrała 2-6, ale dostałem informację, że tam było sprawdzanie zawodników z Niedźwiedzic.
po meczu. No jeden z zawodników nie miał dokumentu tożsamości, a wiemy, że prawdopodobnie będzie to skutkowało walkowerem. Ale czekamy oczywiście na oficjalną decyzję w tej sprawie, więc będziemy na pewno w najbliższych dniach już taką informacją dysponować. Zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań w tej trzeciej grupie Legnickiej B klasy. Orlik 2 Okmiany, Zryw Stary Łom 1-6, Mewa Goliszów, Iskra 2 Kochlice 6-7, Urpal Sokół Krzywa, Ikar Miłogostowice 2-2, AZS Biała Iskra Niedźwiedzice 2-6, Lubiatowianka Lubiatów, Wiktoria Parchów 3-2. Ligowa tabela. Urpal Sokół Krzywa po trzech meczach jest liderem, ma 7 punktów. Jeden mecz rozegrany mniej Lubiatowianka z dwoma zwycięstwami, 6 punktów. 6 punktów również Iskra 2, Kochlice, Mewa, Goliszów. Ale te zespoły rozegrały po jednym meczu więcej niż dotychczas Lubiatowianka. Dół ligowej tabeli. Norlik 2 Okmiany, LZS Biała 0 punktów, ale tak jak mówiłem, w przypadku Białej może to się zmienić. My przenieśmy się do czwartej grupy Legnickiej B-klasy. Tutaj dwa mecze, na których był Piotr. Pierwsze spotkanie Zjednoczeni Gościsław, Cicha Woda Tyniec Legnicki. Ten mecz zakończony wynikiem 6-4, ale Piotr rozmawiał z trenerami po pierwszej połowie spotkania. Posłuchajmy wypowiedzi. Wygrywacie 3-1 do przerwy dzisiaj. Jak byś mógł podsumować tą pierwszą połowę? Bardzo dobrze. Gramy dużo piłką. Jest dobre zgranie w drużynie w końcu. Powiedz mi, jakie sobie cele stawiacie na ten sezon? Początek, póki co dwa mecze, dwa zwycięstwa, 6 punktów. Dzisiaj idziecie po kolejne. No, gdzieś tutaj się chyba klaruje taka czołowa drużyna. Zobaczymy, czas pokaże następne mecze, czy coś wyjdzie z tego. Mamy jedną kontuzję. Praktycznie dwie, a jeszcze trzech zawodników nie ma. Jest dużo młodzieży, jak widać. Bardzo staram się odmłodzić zespół. Ja myślę, że największym przeciwnikiem naszym jest wiatr. Każda piłka wraca, pomaga wiatr bardzo gospodarzom. Wiatr, głównie wiatr. Myślę, że druga połowa będzie całkiem inna. Ja tu widzę, że remis wywieziemy. Panie trenerze, póki co jedno zwycięstwo, jedna porażka, teraz przegrywacie. Jakie sobie ambicje zakładacie na ten sezon? Ambicje mamy dużo większe, tylko niestety sytuacja kadrowa jest jaka jest. Gramy tym, co mamy. Troszkę brakuje jakości. Mamy w składzie jakość, ale nie może ona być na boisku. Jeśli tylko wróci, zobaczycie całkiem inną Cichą. Kadrowo jesteśmy mocni, mamy 22 osoby, ale w tej chwili brakuje na boisku jakości, więc zawodników bardziej wartościowych, trochę bardziej ogranych, po prostu lepszych. No właśnie, tak jak ja już też kiedyś wspominałem, Cicha Woda Tyniec Legnicki, zespół, który dwa sezony temu bodajże bił się też o miejsce premiowane awansem. Przegrał wtedy tą batalię z Krokusem Kwiatkowice. Tamten sezon też słabszy, trochę tak podobnie jak Lubiatowianka w trzeciej grupie to wyglądało. No i trener też podkreśla, że czeka jeszcze na zawodników. No i powinniśmy widzieć tą starą, cichą sprzed dwóch, trzech sezonów. No i zobaczymy. Zjednoczeni Gościsław, komplet zwycięstw, komplet punktów z tego spotkania, czyli trzy oczka zostają w Gościsławiu po zwycięstwie 6-4. Czy doczekamy się mocnej cichej? Zobaczymy. No, póki co gdzieś tam przegrywali 3-1 do przerwy. Troszkę ten wynik podgonili, bo chociaż to w sumie tak patrząc, to dwoma przegrali. Może no i tak. To samo. Aczkolwiek nie, no na pewno też takie dwie wyrównane drużyny. Gdzieś tam trener wspominał, że niesprzyjające warunki pogodowe, bo ten wiatr to no rzeczywiście był bardzo mocny, ale to też dla jednej, jak i drugiej drużyny. Także tutaj nie ma co się gdzieś tam tym wybierać. Na pewno będą to gdzieś tam dwie drużyny, które będą się biły, chociaż też w tej grupie jest kilka takich drużyn, które w ten środek tabeli będą celowały, ale zobaczymy. Na razie Zjednoczeni jako jedyni bez porażki ani bez remisu, także komplet punktów i, no i tak najlogiczniej w nich póki co upatrywać tych faworytów. No i jeszcze Poldera Damianowo, która też z kompletem zwycięstw, teraz ze Zrywem Chełm wygrała 4-1. No, trudny start rozgrywek w Konarach. Tamtejszy Orzeł no, na razie przyjmuje raczej gościnnie rywali, można powiedzieć, i rozdaje punkty, aczkolwiek no, to jest zespół, który się reaktywował i wiedzieliśmy, że ta reaktywacja no, czasami bywa ciężka i na razie... Szczególnie, że no, duże problemy kadrowe. Teraz znowu grali bez żadnego zmiennika i gdzieś tam do 30-35 minuty, gdzie było 1-1, fajnie grali, gdzieś tam ten mecz był w miarę wyrównany, ale wiadomo, no,
Później też zaraz będziemy słyszeć w materiale wideo, że po prostu z kontuzjami też dwiema grali w środku pola, co podkreślał trener Gamy Ujazd Górny, że właśnie zawodnicy Konar grają w 11, a tak naprawdę w 9, bo dwóch kontuzjowanych zawodników. Siły ich opadły w 30 minucie, no i ciężko było tego nie wykorzystać, 9-1. Ale zawodnicy podkreślają, że oni się na razie nie podłamują, wracają i chcą chociaż dograć tą rundę do końca, a wtedy może wróci do nich część zawodników, którzy grali w poprzednich sezonach i może gdzieś tam powalczą. No właśnie, no to posłuchajmy wypowiedzi po meczu Orzeł Konary Gama Ujazd Górny. Przypomnijmy, ten mecz zakończył się wynikiem 1-9. Kontrolowaliśmy cały czas przebieg spotkania. Zespół z Konar było widać, że niestety grają w 11 i no, brakło im sił. Tak? U nas chłopaki chodzą non-stop na treningi dwa razy w tygodniu. Kondycja jest, granie jest zespołu. Niewykorzystane sytuacje też były, bo mieliśmy kilka, tutaj wynik mógłby być dużo wyższy. Cieszy zwycięstwo pierwsze przede wszystkim na boisku, bo mamy 3 punkty z Damianowem, co prawda, ale walkowerem, więc to jest pierwsze zwycięstwo w tym sezonie i oby do przodu i oby były kolejne punkty. W tamtym sezonie, szczerze, to mieliśmy 5 punktów po rundzie jesiennej, tak? Więc tak naprawdę teraz już mamy 6. Chcemy przede wszystkim cieszyć się piłką, a prognostyk 18 punktów to jest taki minimum, które sobie zaplanowaliśmy, że w tej rundzie zdobędziemy i mam nadzieję, że tak dotrzymamy, a może będzie jeszcze lepiej. Mieliśmy przerwę, bo mieliśmy pauzę przez jeden sezon. Ciężko wrócić. Trzeba się rozegrać, dopiero mamy paru nowych. Musimy zgranie złapać i myślę, że będzie okej. Myślę, że będziemy starać się. Wiadomo, nie można liczyć od samego początku na wielkie jakieś tam wyniki, wygrane. Ale trzeba się starać i myślę, że na następny sezon będzie jeszcze lepiej. U nas pełna ławka, u nas jest ogólnie 30 zawodników zarejestrowanych. Mamy 4 tylko kontuzjowanych. Co mecz ogólnie jest około 20 zawodników, którzy się zgłaszają na mecz, więc w tym sezonie ściągnęliśmy 7 zawodników, co też dało dużą frekwencję. Na treningach też jest frekwencja, bo jest minimum 10 do 15 osób zawsze, więc jest super. Piotrek, no co tutaj będziemy przeciągać? No 9-1, tak jak mówiłeś, do 30 którejś minuty udało się jeszcze powalczyć, no ale to jest to, co podkreślamy. Czasami możesz mieć troszeczkę słabszą kadrę, patrząc jakościowo, ale szerszą i wygrywasz mecze, no bo wiemy, szczególnie ten początek zawsze sezonu, to są jeszcze różne takie warunki atmosferyczne, nie wiem, upały, które dają się we znaki. No może teraz nie było upalnie, ale było ciepło dosyć. No dziś te siły są jakie są, nie pozwalają na to, żeby przez całe 90 minut biegać i walczyć, a więc... No i też pół roku nie grali w piłkę, przyszli bez jakiegoś tam przygotowania, to też 90 minut wytrzymać, nawet w tempie B-klasowym to czasem jest ciężko, już gdzieś tam nie nadąża się wracać, a napastnicy, wiadomo, rywali wypoczęci, szybcy to... Dokładnie, punktują. Dobrze, przeanalizujmy komplety wyników z 4. i z 5. grupy legnickiej B-klasy. O, w 5. dziś nie mamy materiału, więc chociaż zobaczymy, jak prezentują się wyniki. 4. grupa legnickiej B-klasy, Zjednoczeni Gościsław, Cicha Woda, Tyniec Legnicki 6-4, Orzeł Konary, Gama Ujazd Górny 1-9, Krokus Kwiatkowice, Korona Kawice 4-2, Orzeł Pichorowice, Czarni Golanka Dolna 2-0, Poldera Demianowo, Zrywkę 4-1, Unia Rosochata, Campos Lusina 1-2. Ligowa tabela, Poldera Demianowo i Zjednoczeni Gościsław po 9 punktów. Za ich plecami Orzeł Pichorowice i Campos Lusina po 7 oczek. Dół ligowej tabeli, Zrywkę, Czarni Golanka i Orzeł Konary 0 punktów. Od razu rzućmy okiem na tą 5. grupę, tak jak wspomniałem. Ratej Paszowice, Wilkowianka 2 Wilków 3-0, Platan Sichów, Iskra Jerzmanice Zdrój 5-2, Tatra Krzeniów, Kuźnia 2 Jawor 1-2, Chełmy Chełmiec Piotrowice, Lechia Rokitnica 2-0, Płomin Nowa Wieś Grodziska, Feniks Pielgrzymka 1-1. Ligowa tabela, Ratej Paszowice 9, Kuźnia 2, Jawor 7, no i za ich plecami Platan Sichów 5 punktów. Na dole Iskra Jerzmanice Zdrój 0 i Feniks Pielgrzymka 1 punkt. No i na tym, Piotr, kończymy podsumowanie tego, co działo się na lokalnych boiskach. Działo się sporo, przedstawiliśmy to, co my śledziliśmy. No i dalej nie pozostaje nam nic innego, jak zapraszać. Dziś już też wymieniliśmy kilka tych spotkań, które gdzieś tam wzbudzają naszą uwagę. Tak jak mówimy, aura jeszcze w miarę dopisuje, więc tak, na pewno. Życzyłbym wszystkim kibicom i wszystkim, może inaczej, życzyłbym zawodnikom, żeby w każdym meczu oglądała ich taka publiczność, jak w ten weekend w Jaczowie. Tak, ale też trzeba podkreślić, że jak byłem w Lubiatowie, też były pełne trybuny. Poza trybunami naprawdę bardzo dużo ludzi, jak na B-klasę.
aż byłem miło zaskoczony. Jest więcej takich boisk, więc wspierajmy lokalny sport, lokalny futbol. Za uwagę, za obejrzenie kolejnego odcinka programu Piłkarskie Niższe Ligi. Dziękuję Państwu, Radosław Salomon i Piotr Fortuna. Do zobaczenia. Do zobaczenia.